cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 11 odcinek z gry Ryzen. Okej, ostatnio mieliśmy iść do jakiegoś Rudolfa. Tak, jakieś wiadomości przekazać. I teraz musimy iść z powrotem do tego Seweryna. Dobrze. Handlarz, czekaj, zakończone. Dwa zadania. Dobra, to mamy Seweryna, jakieś poboczne miasto. Tu mamy Seweryna dalej. Co my tu mamy jeszcze takiego, co by mogło być naszym... Dobra, idziemy robić przegraną sprawę. Więc od razu już ruszamy tam, gdzieśmy się tutaj ulokowali. I ruszamy do Seweryna, aby mu przekazać jakąś wiadomość. O, tam sobie zabijemy tego żądoszczura. Przy okazji... A, młodzik. O, jeszcze jeden. Nie ma tak. Co to tam jest? Jakiś sęp? Nie wiem. Nie obchodzi mnie to. Idę stąd. Mnie przynajmniej wystarczy taki zardzewiały miecz dwuręczny, ale jest ten miecz przynajmniej i jest dobry w miarę do walk z takimi stworzeniami. Ale przyjdzie czas, to naprawdę będzie trzeba się wziąć za jakieś lepsze wyposażenie. Sprawdzam, czy dobrze idę po prostu, żebym, wiecie, nie zabłądził, jak to zawsze robię. No, myślałem, że w Gothicu od razu sobie już pójdę na portal, otworzę go i przejdę na drugą stronę, ale no, pomyliłem się. Będę musiał jeszcze ubić tego kamiennego Dekla, który będzie mi niestety jeszcze przeszkadzał przez jeden odcinek. Ale jak mi się uda, to go szybko załatwię bez problemu i będę miał z głowy tego kamiennego golema. Posąg, nie wiem co to jest, byle co, ale do ubicia no nie będzie takie łatwe jeszcze, to już w ogóle. Dobra, przejdziemy sobie normalnie przez ten most i do Seweryna od razu się kierujemy i zobaczymy, jakie jeszcze misje nam przyjdą wykonać w dalszej części rozgrywki. Tam jest jakiś most, ale nie wiem, gdzie on prowadzi. Aha, tam prowadzi. Ale ja nie chcę tam iść. Ja mam iść do Seweryna. I zaraz zakręcić znowu w lewo. O, dobrze. No to już jesteśmy niedaleko w sumie. Możemy zaraz porozmawiać z Sewerynem. O, ziółko lecznicze. Z chęcią wezmę. Stan. Teraz fajnie mi chodzi gierka. Nie wiem, co do moich filmów, to tak jak już powiedziałem w informacji, no. Będą oglądane, to ktoś obejrzy. Ktoś nie obejrzy, to jego strata. Jak ktoś nie lubi Ryzena, to jego problem. Tak jak powiedziałem, nagrałem z tego, co mogę póki co. Bo jak na przykład chciałbym z jakiejś najnowszej gry, no to nie wiem, czy mi to odpali. Dobra, mam tu... O, Rudolf żyje, dzięki za expa. Otrzymałem czar żartu. A, już nic nie mamy. To musimy się już chyba zająć tylko tymi pobocznymi misjami. O, dobra. Możemy teraz iść do Cyrusa i zanieść mu te artefakty, które żeśmy dostali od Seweryna. To już idziemy tam do klasztoru. Tam już nawet mapy nie muszę włączać, bo wiem, gdzie iść i trafić. To spokojnie. O, ubijemy sobie wilczka. Nie wiem, jakoś teraz jestem bardziej śmialszy do walki ze stworzeniami. O, mocne. Po prostu muszę stawiać opór tym stworzeniom, bo
prostu sobie nie mogę pozwolić, aby mi na łeb naskoczyły wilczyska, czy cokolwiek to mogę nazwać. Zjem sobie trochę mięcha. Świetnie. O, jakiś amulet mam. A nie, to jest ten perłowy, który mogę sprzedać za 300. Ale nie, ona jest warta. A w cenie sprzedaży może być warta, nie wiem, o 80% mniej. To wiecie. No i różna jest wartość czegokolwiek. O, autosave. A ubiję sobie tego żądło szczura. Nie zabroni mi nikt. A to mi nawet nie zaszkodzi. A, o, widzicie? Takie żądło szczurki się zrzucają. To porządku. O kurde. Kurde. O, poszło, ledwie. Za 50 expa i jeszcze takie ciężkie stworzenie. Widzicie? O, kuferek. A co w nim się znajdzie? O, potion, 17 strzałek i 5 sztuk złota. O, to przynajmniej coś trafiło mi się takiego. Dobra. Myślałem, że coś mądrzejszego kupisz, kurde, powiesz. Ale dobra. Jeżeli takie chcesz teksty mówić. Kiełbaska. Miło. Miło, że wpieprzamy kiełbachy. Jakieś kolejne nagrobki. Dobra. Tutaj tylko jakieś interakcje są z tymi nagrobkami, ale myślę, że to coś da. Dobra, idziemy do tego klasztoru. Oddać te artefakty. I nie wiem, co dalej będę robił. Chyba jeszcze poczytam sobie w biblioteczce. Przecież i tak mamy jeszcze dostęp do klasztoru. To już w ogóle nam niczym to nie przeszkodzi, żeby cokolwiek robić. Dobra, jesteśmy w tym nudnym klasztorze, którego no nie lubię. Bądźmy szczerzy. A, widzicie, jestem sprytny. Udało mi się. A gdzie mamy tego Cyrusa? On pewnie już jest w tym klasztorze. Kurde, wymachują tymi... Nie. Kurde. Myślałem, że coś mają dla mnie, ale... Pomyłka nagła. Dobra, wchodzimy do klasztoru. Gdzie jest ten Cyrus? Cyrus... O, to chyba on. Nie. Cyrus jest pewnie w środku. No. Masz tu. Mały rubin, pierścień walczącego kosturem, zwój... A, wezmę to. O, dobra. Mamy tu jakiś pierścień walki. O, to sobie go nałożę. Okej. Już lepiej. A pohandlować się... Nie da się z tobą, kurde. Też słabo. A wbiję sobie tu. Bo ja miałem tutaj chyba 2 odcinki temu. Może nawet 3 odcinki temu. Tak, nawet 3 odcinki temu. Miałem tu dokładnie wbić. I skreślić te skrzynki, ale no dodałem na okrągło i kurczę, no nie dawałem rady, nie wyrabiałem. Ale teraz spokojnie, bezproblemowo. O, proszę, się dorobiłem. Tam to już nic nie znajdę, więc nawet nie muszę tam wchodzić. Dobra, jesteśmy już tam, gdzie trzeba. Enzo. Z kim by tu teraz pomogadać? Jakie misje tu powykonywać? Próby mistrzów, Ignatius. Tam nie pójdziemy. Erian. Dobra, to pójdziemy do Eriana. A ile tu w ogóle jest? Czekaj, dobrze, ja w ogóle... O, tak, jest. Erlan. Dobra, okej. No i tu mamy te biblioteczki.
knew that. No to ja już je przeczytałem. The room table. The room table. O. Bla bla. Here's something to put there. Okej. Cokolwiek zrobiłem, to chyba zadziałało w końcu. Have you in? Oh yeah. Fine, sir. What? Good. No. Sounds dope. You. What? You already know that every. Do you will? That is your. Teoria tworzenia dobra. Okej, mamy kolejne zadania. Cokolwiek by to nie było. Teoria tworzenia zwojów. Stół runiczny. Serio, nie wiesz jak się zapisuje zwoje? O Boże. Dobra. Nic, nie poradzę na to. To nie. Okej. Enzo nie. Ktoś jeszcze chyba, Taylor. Ale gdzie jest ten Taylor? Tutaj pytanie. Gdzie mogę takiego Taylora znaleźć? Okej. Yeah, I did, but it was I suppose I but I was come on. I'm no the it's but I remember. It's him, sir. Yes. You'll have to many. Lol, dostałem jakieś informacje. Czekaj. Poczytam sobie. Piwnica jakaś w bibliotece. Dobra. No to mamy kolejny problem. Super. Enzo. Mieliśmy iść do Taylora. W sumie nie wiem już jak iść do niego. Teraz pewnie muszę to tak zrobić. O, ale upadłem. To muszę wypić miksturkę. I teraz mogę iść tak. I pewnie zakręcić. Nie, to jest... Nie, dobrze idę. Dalman. A to pewnie muszę tak zrobić jakoś. Chwileczkę. O, chyba tak to muszę zrobić. No i jak mam się dostać do Taylora? A chyba tak. Tu jest. Dobra, wykonaliśmy kolejne zadanie. I widać, że pomogło. Dobra, idziemy teraz do Dalmana. How are you doing? I better. Why not? Okay. Don't touch anything. To co dalej? Bo już wykonałem was kilka questów, ale nie wiem co to mi dało. Kurde. A ja przecież zabiłem tego Kaspara. What do you want? O jest. No i tu chyba zawaliłem chyba najgorszą część tego zadania. Kaspar. Kurde, no właśnie zrobiłem wtedy błąd, że zabiłem Kaspara, a
Ja myślałem, że on jest jakimś, nie wiem, mordercą, kimkolwiek. Tu się okazuje, że to jednak nie był morderca. O, tu jest jakaś miotła. Chwileczkę. Miotła. O, proszę. Teraz można te kurze ścierać. Zaraz sobie tu wejdę. Poszukam kurzy. O, tam jest taki kurz. O, proszę. Ech. Trochę to dziwnie wygląda. Super. Cieszę się, że jest porządek. O, kolejne kurze. Ciekawe, co mi to da. Tak, super. Ty chleb sobie dasz na półce, kurde, pewnie zeschnięty, nie? Kufer żeglarza? Łóżka przeszukiwałem wieki temu. Ale chyba popełniłem największy błąd, że zabiłem tego Kaspara. Mogłem go oszczędzić, ale no... No nie wiedziałem, no... Pierwszy raz gram w to. Jeżeli kurczę nic to nie da, to będę musiał chyba to jeszcze raz przechodzić do tego momentu. A szczerze to by mi się nie chciało, ale... To chyba będzie jedyny sposób, jeżeli się okaże, że jednak kurczę... Trzeba będzie, no... dobra. Chyba już narobiłem dość porządków. Chociaż nie wiem, co mi to da. To mi ani expa nie daje. Ani nic. No, przynajmniej jest porządek, no. To najważniejsze. Dobra. Super. No i se zrobiłem porządek. No i co mi to dało? Dobra. Kurde no, Kaspar. Aj, narobiłem takiego kłopotu, że dajcie spokój. Zdobądź gęsie pióro. Aha, poszukaj innych studentów w klasztorze. Dobra. Now is not the time to talk. I'm working on... What? Yes, I need it. Well, then you must stop. What do you want? No. Get that. Dobra. Of course. I thought. A dobra, masz tu. No świetnie, mam gęsie pióro i pusty zwój. Gdzie jest ta biblioteka? Chyba ją właśnie minąłem. Ta, to jest ta. How do you write scrolls? You, if you. What that magic? And did you indeed? How do you write scrolls? Dobra. Teoria tworzenia zwojów. Poznaj wszystkie składniki zaklęć z pierwszej pieczęci runicznej. Dobra. Wejście do piwniczki alamicznej Braxa jest ukryte gdzieś w bibliotece. W tej bibliotece? Bo ja jeszcze nic nie znalazłem tu takiego ukrytego. Niemniej jednak może coś się znajdzie. Ha. Nie wiem. Czyli to nie tu. Gdzie miałem po prostu to na myśli. A tu? Ha. Przyniósł to, co właściwie zniknęło. No super. No i dobra, ale co mi to da, jak to sobie pójdę? W
dla mnie to nic nie ma ukrytego. W sumie. Chociaż kto wie, może coś jednak jest. To ma być jakiś alchemik. Ponoć. Chociaż to nie jest pewne. I teraz stąd tutaj tak łatwo nie wyjdę. A nie. A jednak się da wyjść. W sumie. Nie wiem, kto jeszcze może mi tutaj spośród innych ma pomóc. Dobra, czyli nic tutaj nie ma. Who else can tell? Well, you could try Jarvis and Ash. Jarvis. Or if you're feeling bookish, there's always the library, and there's Enzo. If he, I'm not. It's a. So. I didn't. Youth. I feel. Okay. So. I don't. I think. Kurde. Chyba sobie jaja robić. Indyka mam teraz wam nosić. O Boż. Indyka, kurde, im się zachciało. Normalnie nie, no. Śmiechu warte, normalnie. Is that so? False. Stop there. You're in. Aha, czyli nie, tam nie można. Super. Szczerze, to ja bym już to skończył, ten odcinek. Już nie wiem, co tu poczyniać. No wiem, że w bibliotece, kurde, ale w której? Jest tylko jedna. Więcej takich bibliotek już nie znajdę. Chyba, że... Chyba, że... Czekaj. Może być coś... A to chyba jest to. To, o czym ja myślę. Tylko to jest tak zamknięte, że aż w ogóle nie da się tam dostać. Now is not the time to talk. Ten to w ogóle nie ma pojęcia, jak. Nie wiem, albo mi się wydaje, bo tu jest wyjście z klasztoru. No nie wiem, no pójdę sobie tym przejściem i co mi to da? No powiedzcie mi, co mi to da. O, pociągnę sobie za to. To już pewnie jest to samo, to co już kiedyś zwiedzałem. No pewnie. I gdzie ja mogę spotkać takiego alchemika? No właśnie, kręcę się w kółeczko, czyli to nic nie ma interesującego, a w bibliotece, no, nie ma tu nic ukrytego. Wszystko jest na swoim miejscu w zasadzie. Mhm, dobra. On mi nie pomoże, kurde. Świetnie. Nie sądziłem, że to będzie taka trudna gra jak Ryzen. Kurde. Okej, okay, a może tak wskoczę na dach? Ty! Udało się! Nie wierzę. Nie wierzę, że mi się udało wskoczyć. Czekaj, a tu dam radę? Kurde, ładnie. Czy tak wysoko jest? O kurde, aż mi coś do oka wpadło. Nie wiem, jak tak skoczyłem nagle. To jest jeden ze sprzątaczek. Przeskoczę. O, ładnie, nie? Normalnie parkour się robi niezły. O fuck. Super. Normalnie spadłem tu.
jak z nieba. Kurde, zmarnowałem sobie tylko HP. Wielkie dzięki. No dobra, to jeszcze zobaczę coś na misję. Jeżeli no nie da rady, zakończę już ten odcinek, bo aż się nudno robi. A ja nie chcę was jeszcze bardziej zanudzać. Dobra. Okej, dobra, wiecie co, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie!